Witam was w moim kolejnym poradniku z League of Legends, który niektórzy lubią, niektórzy hejtują, niektórzy... Nie, to chyba wszystko. Generalnie, kim dzisiaj będziemy grać? Dzisiaj na patelnię, na wizję mamy Miss Fortune. Czyli taki bardzo carry postać, fajna i w ogóle ma masę skilli, które mi się podobają, rajcują mnie. I generalnie lubię strasznie grywać postaciami tego typu. Czyli coś jak Ashe, Caitlyn, gdzie... dość dużym wymaganym głównym skillem, jaki jest, jeżeli chodzi o postacie tego typu, to jest właśnie obsługa jakby ekranu, umiejętność szybkiego, wiecie, takiego reagowania, strzelania, nawracania postaci, nie nawracania w sensie religijnym, tylko zwrotność postaci i takie generalnie skilla, tak, skillem to nazwę. Trochę szybko się gra zadałem, chciałem coś pogadać. Generalnie mój build jest trochę taki... Myślę, że będzie dużo hejterów mojego buildu, a może komuś się bardzo spodoba. Momencik, zanim coś zacznę powiedzieć, to... Ja chyba idę z Suraką na dół. Albo i nie. Kto jest w ogóle na środku? Moment. Bo się nie dogadałem przy wyborze postaci. I mój build będzie polegał na tym, że nie tak jak większość iMid... Shen Solo, Malp Mid. Dobra, okej, wszystko jarzę. Mój build opiera się na początku na dużym farmieniu. Znaczy dużym, no w sumie. W zasadzie wygląda to tak, że każda postać tego typu, jak Caitlyn, Ashe, MF i tam różne rakie takie AD Speed, ranged postacie, się opierają na farmieniu. Ale tu mam taki build, może inaczej, powiem tak. Dużo ludzi, jak zaczyna grać te MF, to bierze tam Doran's Shielda albo Doran's Blade'a i ładuje skill ten, bo myśli, że jest fajny, bo zadaje obrażenia, coś tam i wiecie, spamuje tym skillem i po 6 strzałach, ile to ma, 70 razy 5, 300, no po paru strzałach już nie ma many i w zasadzie tyle jest tego skilla. Ja wolę robić build taki. Nie będzie tu tak jak w Ashe było wcześniej, czy w Masterze i że w Ashe mówiłem, że lepiej się skupiać na początku, powiedzmy, na atak tam chyba damage'u, a dopiero potem na atak speedzie, a w Masterze i w sumie mówiłem na opak. Tu się skupiam na generalnie na moim pierwszym itemie, którym będzie Mana Mue. Pierwszy ten mana moment. Dlaczego? Ponieważ daje mi fajny bonus do attack damage, szczególnie jak na początku nie będę padał ani ginął jak szmata. Daje mi fajny mana regen, który wykorzystuję do tego trzeciego skilla, którym spamuję. Ten trzeci skill w tym momencie staje się tak świetny, że... Co ta Soraka robi? Dobra, może ich tu nie ma. To był teraz łód szczęścia, naprawdę. Dzięki temu, że mam mana moment, mam dużo many. Jak mam dużo many, to mam dużo attack damage'u dzięki tej manie. Nie robię go jakąś, nie wiem, AP build czy coś takiego. Po prostu używam tego pierwszego itema na manę, regena, że spamuję w nim przeciwnikom. On fajnie ich spowalnia, fajnie ich bije. I w zasadzie mogę ich non-stop, ponieważ cooldown jest na tyle duży, non-stop tym skillem spamować, zadając im damage. A przy okazji ma to takie fajne działanie, że na trzecim czy którymś poziomie, jeżeli użyję tego obszarowego na mobkach tych bijących ranged, bo one są słabsze, tak, to sprawia, że zostałem w zasadzie dosłownie na jednego strzała. Patrzcie to. Właśnie o tym mówiłem i to jest właśnie geniusz tego skilla. I w ogóle, ale to w ogóle nie biorę skilla pierwszego. Dopiero na końcu, jak już nie mam co dać, to dobiorę pierwszy skill, ponieważ on tak naprawdę, moim zdaniem skromnym, bardzo jest w chuj bezużyteczny. Wolę sobie dawać tego skilla. Sprawia to, że to jest, zwiększa twoje obrażenia na przeciwniku, w zasadzie stakując się, tak? Czyli za każdym strzałem jakby bijesz trochę mocniej i to się stakuje do 4 razy, czyli po 4 strzale bijesz maksymalnie tyle, ile byś mógł. Jeszcze gram z Suraką, która mi daje manę, także w sumie to nie musiałem brać tego innego. Ale ja i tak sobie mana mułę złożę, bo to lubię. Jestem bardziej przyzwyczajony do solistowanego grania, bo różnie jest, jak się z kimś, że tak powiem, spiknie na linii człowiek, tak? Nie zawsze ktoś ogarnia. Jak widzicie, więcej gadam niż gram, także możecie mnie lightowo flamować, że nie ogarniam last shotowania mobków. Mam ich dopiero tylko 10. Powinien mieć, nie wiem, przynajmniej tyle, co koleś na topie solo. To jest wtedy naprawdę dobrze. Także
co? O, skille w zasadzie już omówiłem, skapiamy się na tym, widzicie, ma coś koło 14 sekund cooldowna, także mogę go non-stop w zasadzie używać, jeszcze szczególnie jak teraz Sorakę mam, to nawet mogę tego drugiego skilla używać, on ma takiego aktywa fajnego, że jak się go użyje, to zwiększa wam attack speed na pewien moment. O, właśnie, i o tym mówię, ten skill jest genialny, szczególnie jak jest tak zwany, nie wiem, muszę na jakąś nazwę na to wziąć, albo to ma jakąś nazwę oficjalną, albo nie ma, nie wiem. Jest taki moment w laningu, w lane'owaniu, w siedzeniu na linii, że jakby zabijamy te mobki, te od... jakby... zabijamy mobki przeciwnika i nasze wykonują ruch w stronę ich wieży. I często się zdarza tak, że bohater przeciwnika stoi właśnie na drodze tym mobkom. Jeżeli go spowolnimy albo coś, to te mobki zaczynają go wszystkie bić. A jeżeli ten mobek ma atak 14, ten ma 46, ten ma 29, to w zasadzie za nic nagle się robią obrażenia na przeciwniku gdzieś około 100 do 150 i to na początkowych levelach jest w zasadzie zabójcze, no. Dlatego się stoi za tymi mobkami, żeby właśnie wykorzystywać ten fakt często. Na przykład on dive'uje na mnie, ale ja tu mam grupę potworów, one są tak skonstruowane, taki jest system skonstruowany, że jak mnie przeciwnik zacznie bić, to one, tak jak wieża, zaczynają bić przeciwnika bohatera. I to właśnie idzie fajnie wykorzystać często z tym trzecim skillem, jak zauważycie. Zabijam mobki i potem cyk, cyk, cyk. W ogóle trochę źle robię, bo powinno się... Coś jeszcze słowo takie ode mnie generalnie, że tak powiem, z mojej garażowni, jeżeli chodzi o... Kurde, co za lemer. Garażowni. Może teraz tego nie pokazywałem akurat, ale jak zabijacie mobki, jak last hitujecie, to jak idzie ta paczka, zawsze idą trzy z mieczami i trzy ręcznie, a ten... Co druga fala jest chyba ten taki na tej armatce. Nie jestem w sumie pewien. To fajnie jest na przykład nie próbować bić w te tutaj starczami, tylko te, że tak powiem, ranged, tak? Bo on je szybciej zabić i łatwiej z last hitować tak naprawdę. Łatwiej się to robi, bo te minionki, one skupiają swoją uwagę na tych mobkach z przodu, a wy możecie sobie w tym czasie właśnie fajnie sobie dobijać te z tyłu. I jak widzicie, strzelam sobie do tych z tyłu, jak widzę, że w momencie, że ten jeden starczy ma mnie życia, to wtedy do niego po prostu walę, tak? I to jest też taka fajna informacja, ktoś o tym nie wie, to... O, widzicie, puszczam te obszarowe, dobijam se te. I w międzyczasie, jak widzę, że ten mobek starczą tu któryś ma mniej życia, klikam go raz, dobijam go, fajnie. Jest mniejsza szansa po prostu, że wam last shota zgarnie jakiś mobek. To jest fajne, fajna sprawa. Także skille w zasadzie już omówiłem. Ulti jest fajne z ulti. Jak ktoś nie wie, jak wygląda ulti MF, polega to na tym, że używa się go, ona tak obszarowo strzela przez chwilę, to jest channel, także trzeba się, że tak powiem, ogarnąć i nie spierdolić sobie channela. Ach, nie zdążyłem go dobić. Nie można sobie spierdolić z channela i co jeszcze chciałem powiedzieć na temat skillów. No ten jest aktyw, to wiecie, ten ma taki motyw, że jak strzeli przeciwnika, na przykład bym strzelił w Nocturna teraz, to... postać albo mobek za nią dostałby 115% chyba, to tak jest, 115% tego, co dostał Nocturne. To jest... Tak naprawdę to brzmi nieźle, fajnie to wygląda, ale w praktyce lepiej przynajmniej dla mnie sprawdza się ten build, który ja używam właśnie i który wam pokazuję. Także pierwszy item ma na Mue, potem BF-a, jak najszybciej składam. W zasadzie powiem wam szczerze, że w tej grze nie wiem, czy złożę mana Mue, bo mam bardzo dobrego Sorakę supporta i lepiej mi będzie, jeżeli od razu złożę sobie na BF-a. Będę miał mocniejsze obrażenia i tak dalej. Także w tej grze może mam typowego takiego, tego buildu, którego używam na co dzień, jeżeli jestem na środku szczególnie. To jest bardzo fajny build na środku. Pierwszy item mana Mue. Dostajecie attack damage. Ten item nie kosztuje jakoś dużo, jest naprawdę tani. Mana Mue, bo musicie kupić w sumie tylko tam mieczyk. Ten niebieski, ten Jinx. Zresztą wam pokażę. 1720 kosztuje plus 100, czyli coś koło 2000. To jest bardzo tajny item, a jak go kupicie, to już macie coś ponad 100 ataku do attack damage'a. Naprawdę, fajna sprawa. Także polecam. A jeżeli chodzi o itemy, to w zasadzie cała filozofia w MF jest dość mocno podobna do buildu na Ashe. Czyli podstawa to jest damage, nie attack speed. Nie ma sensu składania zbędnego attack speedu na nią. Oczywiście potem główne itemy. No, jak macie kasę, to składacie, wiadomo, tam Blood Trister. Generalnie jest ta pula tych takich podstawowych itemów opierających się na BF-ie, czyli Blood Trister. Oprócz Blood Tristera Black Cleaver.
i Infinity Edge oczywiście. To wszystko się opiera na tym, jakich macie przeciwników tak naprawdę. Jak macie jakichś dużych tanków, którzy mają, że tak powiem, dużo armoru czy coś, to Black Leavera. Jak jest dużo papierów i wiecie, że na przykład możecie lifestealem dość fajnie poogarniać, to Blood Twistera. Jak macie dużo fragów na początku i w ogóle w pizdu Golda za te fragi znafidowaliście, jesteście najedzeni, to śmiało Infinity Edge możecie złożyć, czyli ta droższa wersja BF-owskich itemów. Jak najbardziej można zrobić. Fajną sprawą... Ach, wyszedł mi stun nawet. Tylko, że Ania ma jeszcze jeden stun. Spróbujemy zabić. Aj, uciekła mi! A, padłem. Trudno. O, jeszcze sprawa butów. Tu kurasy treats są niby randomowa, ale ja oczywiście... Moja stylistyka, jak zwykle... Nie wiem, czy ktoś może już mnie bardziej kojarzy, ale wolę sweetasy, tak jest. A dlaczego? Dlatego, iż nie omówiłem jeszcze jednej rzeczy, czyli pasyw od naszej kochanej MF. Jak możecie wyczytać po angielsku, bo ja go zaraz przetłumaczę. Miss Fortune gains, że Miss Fortune dostaje dodatkowe 25 movement speeda po 7 sekundach, jeżeli nie została zaatakowana. I ten bonus zwiększa się aż do 70 co sekundę. Ze sweetasami postać jest naprawdę zajebiście szybka i lubię takie postacie, które są szybkie. Mam runy, mam pod attack speed, jakby się ktoś pytał, mam całą wszystkie mam wsadzone pod attack speed, dzięki czemu attack speed nie muszę berkerów składać, nie wiem. Merkury myślę, że to nie jest dobry wybór. Już lepiej berki złożyć, jak ktoś nie ma run pod attack speed, czy co tam. Jak lubicie, w zasadzie... Co ten Lesin tu zrobił? Matko boska. Może to wygramy. Także to jest, jeżeli chodzi o pasyw, to jest właśnie dobry motyw. Grunt to być szybkim, zwinnym. Dzięki za heal. I zginął, tak jest, no. Kurde, ta Ania też jakieś budki szybkie kupiła. Nie, sorkery. Musi mieć zrunek albo coś. Widzicie, jak to fajnie bije, to ten skill bardzo konkretny jest. Zużyj stuna. Daj wuj, dobrze! No zaraz pójdzie. Bardzo mocno. Chodź tam, Soraka. Ładnie! I o to chodzi! Ten skill jest, uważam, jednym z najważniejszych na MF. Ten obszarowy właśnie. W ogóle, czemu ja, jak byłem w sklepie, nie kupiłem sobie czegoś jeszcze? Nie wiem. To zastanawiam się teraz. Nie ogarnąłem. I starajcie się stakować te strzały na tych przeciwnikach. Kurwica. Nie wiem, może na mapę się nie patrzyłem teraz. Nie, nieważne. Albo złożę mana moje, żeby wam pokazać, o co chodzi z nim. A złożę. Widzicie? 111 ataku już mam. Atak damage. Bardzo wysoka liczba, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Dostaję fajnego mana regena, manę. Ze 100... To mi się jeszcze zwiększy, bo dostaję each time your basic... Za każdym razem, jak normalnie uderzę, to mi się zwiększa maksymalna mana o 4. I to ma 3 sekundy wykolną. Czyli co 3 sekundy, jak strzelę, to mi się zwiększa mana. Maksymalna ilość many. Czyli bardzo fajna sprawa. Fajną też sprawą, jeżeli jeszcze wracając do skillów, jest to, że obszarowy mój ma dość duży zasięg, idzie kogoś zabić pod jego własną wieżą, jak nie ogarnie i ma mało życia. To też jest taki niuans leciutki, który można fajnie bardzo wykorzystać. Chyba idziemy i coś się tu będzie robiło za chwilę. Też można kogoś przez terraina zabić, tak zwanego terrain, to są te tutaj wszystkie skały. I ładnie, widzicie. Dość dobre pierdolnięcie to ma. Smog jest. Co by smoka zrobić? Także następnym item to będzie ten, że tak powiem, jakiś BF itemek. Przeciwnicy nie mają jakoś specjalnie dużo, nie wiem, HP czy czegoś tam. Shen ogarnia. Ktoś mnie się kiedyś pytał pod komentarzami do filmików o Mardred Bloodrazor. Z Mardredem jest tak, że jeżeli chcecie składać Mardreda, to trzeba go jak najprędzej złożyć. A chcecie go złożyć w momencie, jeżeli widzicie, że wasi przeciwnicy będą mieć dużo życia, nie wiem, gracie na Cho'Gatha,
nie wiem, Ramusa, który ma w pizdu życia. Jak widzicie, że macie, albo generalnie zdarzają się takie gry, no ta na przykład nie jest tym przykładem tego takiej gry typowej. Typowej w sensie, że twoi przeciwnicy mają strasznie dużo życia i są strasznie tanki, nie składają za bardzo itemów po odwalnięcie, że tak powiem, attack damage, a to nie wiem, ability power. I macie takich przeciwników jak, nie wiem, jak Shen, na przykład Malaphite, Gangplank teraz, ostatnio takie są buildy, że się składa pierw tam Warmoga czy coś takiego, przynajmniej ja używam takiego buildu, może go pokażę kiedyś, bo mi jest bardzo fajny. I macie takich trzech tych, że tak powiem, przynajmniej z trzech przeciwników, którzy mają w pizdu życia i są ciężcy do zabicia, bazują na tym, że damage zadają ze swoich skilli tylko, bo tam z basic ataka, auto ataka, czy jak to tam nazwiecie sobie, nie zadają za dużo. I was zabijają po prostu w zasadzie tym, że mają tylko te więcej życia, bo i przeżywają wasze ataki, wy im nic nie robicie, oni tam sobie robią co chcą z wami. To właśnie w tym momencie dobrym faktem jest złożenie Mardred Bludzazor, który robi to, że zadajcie im obrażenia względem maksymalnej ilości życia, którą oni posiadają. I to jest dobry motyw. I tak, jeżeli o to chodzi, to tak. Także nie składajcie po prostu Mardreda tak po prostu, bo se złożę, bo nie ma sensu. Jest bardzo drogi itemem, a opłaca się go tylko składać w momencie właśnie, jak twoje przeciwnicy mają dużo życia. To wtedy tak. Pod atak speed może złożyć jeszcze Fantoma. Będę wtedy już w ogóle bardzo szybki. To może być fajna sprawa. Kurde, to ma... Ojej, Sion. Cofaj, Lesin! Cofaj, ty debilu! O, meine Fresse. To był bardziej taki zaporowy ulti. Ale nawet pyknął. Pyknął ładnie. No i widzicie, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Puszczam obszarowe na te minionki z tyłu i one są w zasadzie na jeden shot do dobicia. Bardzo fajnie się farmi potem. Ach, tego Siona tu męczymy. Jak patrzycie na minimapę, to... Jak się tu... Ojojoj, się tu zakotuje teraz za chwilę. Oj, trafił kogoś. Cofać? Przecież tutaj byśmy ogarnęli to. Sion był akurat na cooldownie na shieldzie, czyli się staje bezużyteczny na tę chwilę, bo jest AP. Lessin dżunglował, to będzie item miał pod dżunglę jakieś takie... No. Za dużo też nie powalczy. Także nie wiem czemu to tam cofnęli koledzy. Widzicie? Cyk. Goldzik leci, tak jest, o to chodzi. Także fajnie się... farmi MF-ką. No, bardzo przyjemna postać. Naprawdę polecam dla początkujących MF, bo jest fajna, przyjemna, z tym slowem szczególnie. A cała filozofia opiera się tak samo jak na Ashe, jak na poradniku Ashe, w którym mówiłem. O itemy, jeżeli chodzi, identycznie. Caitlyn w zasadzie też identycznie. Tu jedyne, o co się zmienia między tymi postaciami, to są oczywiście skille, które staram się tu omówić zawsze. Tu myślę, że omówiłem je dość dogłębnie. Jeżeli ktoś by miał pytanie, oczywiście może tam napisać gdzieś w komentarzach, to odpowiem. Do dobijania wież często dobrym przydaje się WF-se wcisnąć, bo zwiększa wam attack speed na chwilę. I pociskacie wieżę, pyk, dobrze, i po wieży. A, jeszcze sobie tu chwilę, jeszcze sobie poszczelam. Oj, coś mi spadek klatek nagle się zrobił. Nie wiem, co to chodzi. Aż działa. Może summonery. Generalnie zasada jest taka, może nie tyle zasada, ale jak się gra i z doświadczenia wiem, że często taka, nie wiem, może niepisana zasada, że się gra attack damage, attack speed postacią, to częstym z wyborem summoner spell jest exhaust, dość często. Flasha już w zasadzie biorę z przyzwyczajenia na większości postaci. Oczywiście można zamiast Flasha sobie tutaj jeszcze wziąć, nie wiem, czy Ghost akurat. Ghost akurat bym nie brał, bo ta postać jest dość szybka. Dzięki swojemu pasywowi. O, zajebał mi, co za szubrawca. Widzicie, że mam 131 atak damage'u i bez BF Sworda, tylko z Manamue. To jest w pizdu dużo, moim zdaniem, ludzie. To jest bardzo dużo. Pomogę jej Blue.
Muszę uważać, żeby jej nie zabić. Surace. No i git. Thanks, no problem. Dzisiaj taki dzień dobroci. Atak, damage. Ja zacznę chyba od... może Infinity se złożę? Czy mi się to opłaci? Na pewno BFA i chyba Blood Tristera sobie złożę. To myślę, że będzie dobra opcja. Ojojo, i tu będzie teraz spierdol straszny. A nie, poradził sobie Malafite. Oj, sorry za spadki płynności, ale czasami tak bywa i kompletnie nie wiem skąd, dlaczego... Tak już jest z LoLem. Widzicie, jakiego mam speeda? Zaraz nadganiam przeciwnika. Tylko auto-attack. Auto-attack. Smoka. Niech robi smoka, będę pchał w środek. Trzeba uważać, bo nikogo nie ma z przeciwników. Ach, ta straszna bańka Siona. Teraz mu timer dorobili. Kiedyś nie było timera. Jak zauważycie, tam takie się odliczanie nad nim pokazuje. 3, 2, 1. Kiedyś tego nie było. Nie było tak dobrze. Musieliśmy w głowie liczyć. Aj, nie trafię go tym. Nie! Nic mi nie zrobił, koleżka. Ale speed mi się stracił, widzicie? A widzicie ten zasięg ulti? Geniusz! Lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie. Dobrze. Stun w Surakę, w Surakę, w Surakę. Ach, tę bańkę ma straszną tensję. Zresztą się, że nie jest sfidowany. Nie dam ci się steleportować. Ha, ha, ha. Dobrze, także nie będę się teraz starał bardziej grać niż mówić, bo... Chyba powiedziałem wszystko. Summoner spellach co nieco powiedziałem. I temach co nieco powiedziałem. Czyli podstawa BF jakiś. Potem, nie wiem, Banshee albo coś można sobie złożyć pod życie ewentualnie. A! Wiem co można złożyć, co w Asze mówiłem, żeby nie składać. Możecie sobie złożyć, mianowicie... Frozen Maleta! Teraz Exhausta rzucamy. Frozen Maleta. Jeżeli chcecie mieć fajnie życia, to się też fajnie wiąże ze Slowem. O, teraz trochę na fraga poszliśmy. Kurde, ten stun. Ha, zabiłem. A, mam cię, kurde, pa! Koleżko, mam cię. Tak jest. Frozen Maleta, w sumie go... Czy go składać, czy ma sens? Tak, na nią ma sens złożenie, składanie Frozen Maleta. Ktoś nie wie, co jest Frozen Maleta, to jest taki duży lodowy topór, który się składa z Phage. Nie wiem, jak się czyta Phage, więc mówię, jak się czytam, tak mówię. Phage, czy jak to się to nazywa, nie wiem. I to się opłaca. Nawet nie wiem, czy... A złożę może. Pokażę wam, jak to fajnie działać może. Szczególnie w połączeniu z MF, która ma dużą szybkość poruszania się. Jak złoży się Frozen Maleta na nią, to fajnie tam daje takie bonusy. Czekajcie, sprawdzi coś. Chcesz... Last Whisper. Last Whisper, a możecie też złożyć, jeżeli przeciwnicy mają dużo armoru. Macie armor penetration. Attack damage też nie jest drogi item. Attack damage, tu jest gdzieś Phage, tak jest, a tu jest Frozen Mallet. 700 życia, 20 ataku i ten pasyw, genialny pasyw, który u Ashe nie ma sensu istnienia, ponieważ Ashe ma aktywne te skille w sobie, Frozen te shoty takie, czyli nie ma sensu w ogóle kupowania nie Frozen Malleta, bo w zasadzie ma jakby tę umiejętność już w sobie. A na MF jak najbardziej. 220 attack damage. 23 minuta, mam 154 mopki zabite, to jest bardzo dużo. O. Jak mam kiedyś tank jakiś napiszę, że skasowali się, to możecie go pocisnąć śmiało. Właśnie wygraliśmy. Także szybka gra, miła, fajna, polecam MF dla początkujących.
Myślę nawet, że jest dość łatwiejsza niż Ashe z tym swoim Imba Arrowem, którym trzeba już umieć trochę trafiać. Także trzymajcie się, do zobaczenia znowu. Elo.